Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnych milionerów. Podczas dzisiejszej emisji będziemy utrwalać działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, kolejności wykonywania działań oraz oczywiście rozwiązywania zadań tekstowych. Link do gry znajduje się na dole w opisie filmiku, pod filmikiem, byście po zakończonej emisji filmu mogli samodzielnie zagrać w milionerów. Zapewniam Was, że zestaw pytań będzie inny. A teraz uwaga, zaczynamy. Polecenie. Gra milionerzy to gra wzorowana na popularnym telewizyjnym teleturnieju pod tytułem Milionerzy. Celem gry jest wykazanie się umiejętnościami matematycznymi, odpowiadając na przedstawione w quizie pytania. Droga do miliona wcale nie jest trudna do pokonania. Podczas gry musisz odpowiedzieć jedynie na pytania, wybierając odpowiedź z czterech przedstawionych propozycji. Życzę miłej zabawy. OK. Pierwsze pytanie. Podaj poprawny wynik dzielenia 72 podzielone. Przez 9. Czy poprawną odpowiedzią jest a6, czy b8, a może c9, albo d7? Szybciutko wracamy myślami do tabliczki mnożenia. Zastanawiamy się, ile razy 9 jest 72. By dać odpowiedź, że 72 podzielone przez 9 to oczywiście 8, odpowiedź b. Kolejne pytanie, a właściwie zadanie tekstowe. Adam wybrał się nad morze z rodzicami. Temperatura Bałtyku wynosiła 18 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza wynosiła 23 stopnie Celsjusza. Jaka była różnica temperatury między wodą a powietrzem? Czy A, 15 stopni Celsjusza? Czy B4 stopnie Celsjusza, czy C 5 stopni Celsjusza, a może D 14 stopni Celsjusza. Skoro pytanie dotyczy różnicy temperatury, musimy wykonać odejmowanie. A więc od temperatury powietrza, która jest wyższa i wynosiła 23 stopnie, musimy odjąć ciepłotę Bałtyku. Robimy Odejmowanie w myślach 23, odjąć 18, i już wiemy, że prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C, 5 stopni Celsjusza. Taka była różnica. I kolejne pytanie. Podaj poprawny wynik działania 6 razy 9, dodać 54 podzielone przez 9. Zauważcie, że w tym działaniu mamy mnożenie, dodawanie i dzielenie. Ważne jest, aby pamiętać, w jakiej kolejności należy wykonywać działania tak zapisane. Pierwszeństwo w tym przypadku będzie miało mnożenie, następnie dzielenie, a dopiero później wynik mnożenia dodamy z wynikiem dzielenia, żeby żeby wyszedł nam ostatecznie poprawny wynik. No to zaczynamy. Zaczynamy w myślach, zastanawiać się, ile to jest 6 razy 9. Kto zna tabliczkę mnożenia, już wie, że jest to 54. Następnie 54 dzielimy przez 9 i wiemy, że wynik wyniesie w tym momencie 6. Czyli do 54 dodajemy 6 i wiemy, że Poprawnym wynikiem będzie, no właśnie, czy a60, czy b18, a może c57 albo d62? 54, dodać 6, to poprawna odpowiedź, a 60. I kolejne pytanie, a właściwie kolejne zadanie tekstowe. Kasierka wydała mamie 60 zł reszty za zakupy. Połowę tej kwoty wypłaciła banknotami, a pozostałą część 5-złotówkami. Ile 5-złotówek wydała kasierka mamie? Czy A6, czy B10, a może C7 albo D5? Przeanalizujmy zadanie. Skoro kasierka wydała mamie 60 zł reszty, z czego połowa tej kwoty to były banknoty, czyli banknotami kasierka wydała mamie 30 zł, bo połowa z 60 to 30, czyli druga połowa, kolejne 30 zł, zostały wydane 5 złotówkami. Wobec tego, ile 5 złotówek wydała kasierka, wiedząc, że jest to 30 złotych. Czy 6 czy 10 czy 7 czy 5? Poprawną odpowiedzią będzie oczywiście 6, bo 6 razy 5 to 30. I kolejne pytanie, a właściwie kolejne zadanie tekstowe. Zuzia w czasie wakacji wyjedzie nad morze. Aby tam dojechać, musi najpierw ćwierć doby jechać pociągiem i jeszcze dwie godziny autobusem. Ile godzin będzie trwać podróż Zuzi nad morze? Czy A 10 godzin, a może B 8 godzin, lub C 12 godzin, albo D 14 godzin? Zuzia wyjeżdża nad morze i będzie tam jechać ćwierć doby pociągiem. Od tego zacznijmy nasze rozważania, jak rozwiązać to zadanie. Ćwierć doby, skoro doba ma 24 godziny, to Ćwierć doby, musimy 24 podzielić szybciutko na cztery równe części i wiemy, że, że Ćwierć doby to 6 godzin. Ale Zuzia będzie jeszcze jechała 2 godziny autobusem, czyli do 6 godzin musimy dodać 2 godziny podróży autobusem sześć dodać dwa to osiem, a więc poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź B. Zuzia będzie jechać nad morze osiem godzin. I kolejne zadanie tekstowe. Pan Tomasz ogrodził siatką prostokątną działkę o długości boków dwanaście metrów i sześć metrów. Na jednym boku działki zostawił dwumetrowy nieogrodzony fragment na furtkę. Ile metrów siatki potrzebował Pan Tomasz na ogrodzenie działki? A. 36 metrów, B. 24 metry, C. 34 metry, czy D. 30 metrów? Skoro siatka y Miała ogrodzić prostokątną działkę o długości boków 12 metrów i 6 metrów, czyli robimy sobie szybciutko takie działania, że do 12 dodajemy 12, to mamy 24, dodajemy 6, to mamy 30 i jeszcze 6 to jest 36. Ale uwaga, odejmujemy od tego 2 metry, które Pan Tomasz potrzebował na ogrodzenie. Czyli od 36 metrów odejmujemy 2, i poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź C, że pan Tomasz potrzebował 34 metry siatki. Świetnie, to jest właściwe rozwiązanie. Brawo, gratulacje. Zagraj jeszcze raz. Ja nie będę grała ponownie. Zachęcam Was do tego, byście zagrali. Link do gry znajdziecie na dole w opisie filmiku pod filmikiem. Żegnam się z Wami. Jeżeli filmik podobał się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!